choć sam raz wyratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe. Podjokom więcej jest niż grą. Podjokom wzmocni siłę twą. Podjokom Miszmasz. Dobra. Orzeł, Ot. A reszka to Yumi. Orzeł. Ot. Yumi, przegrałem. Hej, Yumi, wszystko dobrze? Co ja tam robię, co? Zdaje się, że mamy tu mały problem. No i? Wydaje mi się, że w programie siedzi drobny wirus. To ma być twoim zdaniem drobny wirus? Jeremy, przecież nie możemy tak żyć. Może wrócimy do Lioko i znów się zdewirtualizujemy? Wtedy wszystko wróci do normy. A jak program jeszcze raz nawali i nie będziecie mieć w ogóle ciał? Dobrze, odszczekuję. No to co z tym zrobisz? Naprawię program. Ile to potrwa? Jakieś kilka godzin? Jeśli popracuję w nocy, to może skończę do rana. Co? I ja mam iść spać w ciele chłopaka? Zwariowałeś? Ja na przykład wcale nie będę spał. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale mam świetne ciało. Lepsze niż twoje. Właśnie, teraz coś mnie kłuje w plecy. To jest, to chyba zapięcie twojego... Nawet nie waż się go zdejmować, słyszysz? Nie kłóćcie się, spróbuję pomóc Jeremiemu. Jutro rano wszystko już będzie dobrze. Mam nadzieję. Nie tak wielką jak ja. Dobra, to powiedz mi, co mam dziś robić? Tylko 3K. Kolacja, kąpiel, Kimka. Co ze mną? To samo, ale po japońsku. Postaraj się nie wygłupić przy moich rodzicach. Umiesz jeść pałeczkami? Ta, jeśli mają zęby. Ha, ha, bardzo śmieszne. Nie rób nic głupiego z moim ciałem, dobra? Moje jest na gwarancji. Najlepiej umyj zęby i idź wcześnie spać. Czekaj, czy to nie dzisiaj miałeś zerwać z Magali? Ta, racja. I z Claire też. Chodzisz jednocześnie z dwiema dziewczynami? Nie wiedziałem. One też nie wiedziały, ale już wiedzą. Mam świetny pomysł, wiesz? Zawsze wstydziłeś się pogadać z Yumi. Teraz możesz potrenować. Ot, to nie jest świetny pomysł. To jest głupi pomysł. A poza tym, aż tak nie szaleję za Yumi. Ta, jasne, jeszcze uwierzę. Posłuchaj, to dla ciebie jedyna okazja, żeby spróbować i się nie zbłaźnić. Poza tym, mógłbym ci coś doradzić. Doradzić? Ty? No dawaj, popróbuj, czekam. No proszę, proszę, Romeo i Julia. Sisi, to nie do wiary, ptasi móżdżek. Kochany Ulriku, kiedy wreszcie zrozumiesz, że jestem dziewczyną dla ciebie? Ona ma ciało jak chudy szparak. Ja mam ciało, a ty mózg. O! Daj spokój, Sisi, on i ja jesteśmy dla siebie stworzeni, prawda? He? To ohydne! Ojej, zdjęcie roku! Udało się! Co? Ej, wiem dlaczego Sisi za tobą szaleje. Zrobisz to jeszcze raz i nie żyjesz. Oddaj kumplowi przysługę, a tak ci podziękuję. Nie, to nie to. Uspokój się, Kiwi. Nie musisz warczeć, to ja, Yumi. A, to pewnie to. Idę stąd. Na razie, Kiwi. Bądź grzeczny, do widzenia, piesku. Ot? Co? O, wiem wszystko o Claire. Jesteś taki, ach, okropny. Ot? Wiem wszystko o Magali. Jesteś podły. Ot? Powiedz,
Ulrikowi, że będzie błagał o randkę prawdziwy kwiat, kiedy to warzywo go rzuci. Ej, Yumi, co tu robisz? Znalazłaś? A ta, tutaj jest. Sisi kazała ci coś przekazać, coś o warzywie. Nie zrozumiałam. Co się stało? Nieważne. Idziesz? Chodźmy do stołówki. Ulrik, czy mógłbyś odpowiedzieć na parę pytań do naszej kolumny plotkarskiej? Nie, nie mógłbym. Dlaczego tak się wściekasz, Ulrik? Spytaj tego osła Oda. I co znalazłaś? Zostało mi jeszcze z harcerstwa. Yumi, co się stało? Tylko w ostateczności, dobra? Właściwie to nie jestem zbyt głodna, więc pójdę już spać. Mikcian-cian. Ale dlaczego teraz mówi do nas po chińsku? To miłość. O, Ulrik, jak ja cię kocham. Hiroki! Zobaczysz, przyzwyczaisz się do mnie. Miły piesek. Yumi, co się stało? Na jedną chwilę moja ręka zniknęła. Chyba mi się zdawało. Nie przejmuj się. Rano powiesz o tym Jeremiemu. Ta, to nic pilnego. Uważaj. Na co? Fuj! Ble. Mówiłem. Powala szybciej niż laserowa strzała. Miałem rację, Aelita. To wirus w programie do materializacji. Aelita? O, proszę, Kiwi. Ulrik! Mam nadzieję, że Jeremy naprawił błąd. Yumi, wstałaś? Przyda mi się pomoc na dłoń? Chętnie, ale ja nie mam dłoni. To trwało tylko kilka sekund, ale moje dłonie zupełnie zniknęły. To dziwne. Odetchnę z ulgą, kiedy wrócicie do własnych ciał. Naprawiłem błąd. Musimy go restartować z Lioko. Zrobimy to na przerwie. Widzisz? Wszystko dobrze. O nie! Wszystko bardzo źle. Nihao! Po pierwsze, Ot, mówisz po chińsku, a po drugie, jak ty się, chłopie, ubrałeś? Ej, to twoje ciuchy. Są super, świetnie wyglądam. Masz szczęście, że jesteś w moim ciele, bo zbiłabym cię na kwaśne jabłko. Wracaj do domu i przebierz się, zanim cała szkoła cię zobaczy. Yumi Ishiyama, odmieniona przez miłość. Fajny tytuł. Podwoję nakład gazetki. Ty, o co im chodzi z tą całą miłością? Nie mam teraz czasu, spóźnię się na matmę. Sayonara! Wyjmijcie długopisy, będzie kartkówka z funkcji. O matko, niedobrze, Yumi mnie zabije. Zawsze rozmawiasz sama ze sobą? No tak, to się nazywa rozdwojona osobowość, nic groźnego. Tak, dlatego tak się ubrałaś? No, właśnie. A?
Proszę pani, boli mnie gardło. Mogę iść do pielęgniarki? Tak, oczywiście, że możesz iść. Tylko wróć. Nikt niczego nie zauważył? Nie, wszyscy byli zajęci kartkówką. Ha? Była kartkówka z matmy? Jak ci poszła? W kategorii ostrzenia ołówków mam 6. Dlaczego ich dłonie znikają? Od i Yumi zmaterializowali się w obcych ciałach. Brak im stabilności. I? Jeśli teraz tego nie naprawimy, ich atomy mogą się rozpaść. Jak to atomy mogą się rozpaść? Ulegniecie dezintegracji. Ekstra. Idźcie do skanerów. Wyślę was na lodowiec. Wieża przejścia jest na północ od miejsca lądowania. W wieży Aelita zrestartuje program i wasz koszmar się skończy. Aelita i Ulrik idą pierwsi. Transfer Ulrika. Transfer Aelity. Wirtualizacja. Transfer Oda. Nie, znaczy tej, Yumi, nie, zaraz, wszystko jedno. Transfer, skan, wirtualizacja. A teraz brawa dla kobiety kota. Tam jest wieża. Szybko, Xana mógł wysłać komitet powitalny. Zaraz wracam. Aelita się pośpieszy. Zaczyna robić się niebezpiecznie. Karaluchy? Kto je tu prosił? Dzięki za ostrzeżenie, Jeremy. Przepraszam, ale uważajcie. Jak coś się stanie, Oda i Yumi nie da się zdewirtualizować. Jeśli stracą punkty, to już na dobre. Laserowa strzała! Co? No nie, zapomniałem. Super sprint. Od, jak działają strzały? No wiesz, wyobraź sobie, że strzelasz. Musisz się skoncentrować i wszystko działa. Czy tak? Ej! Oj, niechcący. Jeremy, mamy problem. Nic tu nie mogę zrobić. W programie są czynniki hamujące. Musimy je wykasować. Spróbuję je znaleźć. No, nie. O! Śpicie tutaj? Robimy, co się da. Szybko, idziemy do sektora 5. Ale po co? Wyjaśnię wam po drodze. Macie pojazdy. Naprawdę musimy skoczyć do sektora 5? Nie ma czasu na wypróbowywanie miliona haseł, żeby znaleźć te czynniki. Jeśli szybko nie wrócicie do własnych ciał, możecie się zdezintegrować. Poza tym, kiedy patrzę, jak strzelasz, boję się, że jeszcze niechcący zabijesz Oda. Jesteście gotowi? Wpisuję hasło. Scypion. Mega choke. Ulrik!
to nie do wiary, jaki czasem bywam tępy. System kuli podłączony. Chyba jest mnie dobrze. O, ta, po transporterze zawsze zbiera mi się na wymioty. Masz pecha. Uważajcie, ściana zaraz się otworzy. Co? Zaczęło się odliczanie. Pośpieszcie się i uważajcie na scyfozoę. Mamy problem! Sana to kiepski architekt, więc zapomniał o schodach. Tam jest klucz. Świetnie. Ktoś umie latać? O! O! Brawo! Nie trafić w pełzacza z 10 metrów? Jej! Sana zmodyfikował grawitację pomieszczenia. Szybko! Zbliżamy się do końca odliczania. Rany, straciłem rozpęd. Ot, co ty robisz? Nie widzisz? Pływam w gęstej zupie. Tarcza! Ile punktów ci zostało? Mnóstwo, a co? Brawo! Ekstra! Uwaga! Pełzacz za wami! Aelita, nie! Aelita, scyfozoa! Nie, nie teraz! Dobrze się czujesz? Tak. To ja idę. Jeremy,
Dematerializacja za każdym razem trwa coraz dłużej. Alita, znajdź szybko to hasło. Uważaj, idzie pełzacz. Alita, co się dzieje? Już prawie jestem. Hamujące, tylko migiem. Nie siedź tam zbyt długo. Zaraz zrobi się gorąco. Nie. Alita, śpiesz się. To końcowe stadium dezintegracji. Już, gotowe, Jeremy. Możesz się przełączyć. Dobra, mam dane. Transferuję je do naszego programu. Yumi, nie! Mam nadzieję, że program materializacyjny zadziała. Ja idę do skanerów. Ot! Czy to ty? Jasne, zwariowałeś. Kumpla już nie poznajesz. Głąb. W porządku, Jeremy. Wrócili do normy. Świetnie. Orzeł, Yumi przyjdzie pierwsza. Reszka to od. Reszka. Zgadłeś. Yumi nie była na mnie taka zła, wiecie. O jej rodziców, o kartkówkę z matmy i o ciuchy i o to, że za mnie oberwała. Jest naprawdę fajna. Możesz z nią chodzić. Masz moją zgodę. A tak przy okazji, powiedziałeś jej, co razem robiliśmy? No co ty, chcę jeszcze trochę pożyć. Co? Co takiego razem robiliście? Nieważne. Skoro mowa o Yumi, zobaczcie, niesie szkolną gazetkę. Oj. Będzie strasznie. Od? Stary, pomóż. Ostrzegałem i naprawdę nie wiem, co ci doradzić. Od!